Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj powiem na kanale Świat A witam na unboxingu, tak, yy, słuchajcie, przyszła paczka, tylko najpierw muszę zrobić trochę miejsca, od kolegi Adama, yy, paczka przyszła, S słuchajcie, ja to zdejmę, bo u tego jest naprawdę wypas, yy, ja wiem co tu jest, jeszcze tego nie rozpakowałem co prawda, Kolega Adam tutaj zdonatował kanał na maxa, powiem tak, bo jest to prawie nowy sprzęt, tutaj są rzeczy do komputera testowego, który dostanie upgrade procesora, tak dokładnie, teoretycznie jest tutaj sprzętowy NAS i teoretycznie jeszcze płyta główna jest do kompletu tego wszystkiego. Panie Adamie, ja chylę czoła za, za to wszystko, co tutaj się znajduje. za to sobie rozpakujemy. Wielkie, wielkie dzięki. Mega się to sprzydaje. Ja już mam pomysł, jak to wszystko mniej więcej pogarniać. Będę mówił w trakcie tutaj, w trakcie tego unboxingu całego, tak? W każdym razie jest grubo, nie? Jest naprawdę bardzo grubo i mimo tego, że pudełko pochodzi z koma, to ta firma tego nie sponsoruje. Znaczy może, może Adam ją zasponsorował, powiem to tak, kiedyś tam Ale w tej chwili główną, głównym człowiekiem za to odpowiedzialnym jest pan Adam. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam na rozpaczkowanie. O kurde. Dobra, biorę się za rozpakowanie tego. Ja pierdziele. Tu gdzieś na górze jest takie coś. Delikatnie, moim nożem rzeźnickim trzeba to rozpakować bardzo, bardzo delikatnie. O kurde. O kurde, dawno nic nie było. A. Jeszcze takiego sprzętu, tak nowego sprzętu, to nigdy chyba tutaj nie było. No do, dobra, było od partnerów kanału, tak? Tam raz czy dwa. Dobra. To ja pierdzielę. Jak to się do tego dostać? A. Wiecie co ja to wezmę sobie chyba na kolana, tak? A ja to wezmę chyba na kolana Nie będzie... O, mikrofon sobie dosunę trochę do siebie. E, o kurde, pięknie zapakowane. Już proszę bardzo. Wow. O kurde, jakie to jest duże i ciężkie. Dziwne, że kota kota jeszcze nie ma. Uwaga, najpierw jedno. To jest jedno. Moment. O kurde. Już kota, kota idzie, słuchajcie. Już idzie kota, kota, kota. Yy. Tu jest płyta główna. O kurde, Asusa. A320. Czesiu przyszedł. Zaraz znamy tutaj Czesia. I, I tu jeszcze coś mamy. Oha. E, to jest Czesio. Hrabia Czesław. Zwany hrabia Chorum Drakula, dlatego że ma piękne ząbki. Gryzoniu jeden piękny. Kurde, co tu, co tu jeszcze jest? O, 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 kurde. Ale bym dał dół. Uwaga, bo to bardzo. Ost... Czesiek nie! Ale mi się wpakował teraz Mam nadzieję, że tam nie ma nic tego. Oh my god No mam nadzieję, że wszystko wyciągnąłem stąd Hrabio, to, to nie był dobry pomysł do końca No nie był to dobry pomysł Mam nadzieję, że tam jak procesor nie był zapakowany, zapakowany luzem, bo jeżeli tak to już go chyba nie ma Albo wyślę koledze z Wave PC Żeby go wyprostował tu, tu jeszcze coś jest. Czesiek. No jest problem, żeby to wyciągnąć, bo tutaj jest zasilacz jeszcze. Dobra, słuchajcie, to czego nie uratowałem to jest zasilacz. Czesiu się położył na zasilaczu, ale tu się nic nie dzieje. I prawdopodobnie tutaj jest procek, więc on raczej ocalał. Nic mu się nie stało, bo Czesiu w las później. Tu mamy płytę, tu mamy to. Dobra, zaczniemy od... Może od tego pudełka. Tu będą stuki, trzaski i tak dalej tak dalej, no, no rude urzęduje, tak? Dobra, co my tu mamy? O kurde, a coś dużo tych pudełek jest. Yy, tu mamy coś ładnie zapakowane. A, dobra, tu, tu jest wentylator jeszcze dostałem boksowy. C tak do mnie muje, tak? Domniemyłam. Do mnie to co tu jest? Ups, no dobra. Moment, dawam kamerkę jakoś inaczej, trochę, żeby było sensownie. Ja wiem, że ona tak, tak średnio. Moment, może zuma wyłączę. Słuchajcie, jest wielki problem się wydarzył, bo nie włączyłem sobie za przeproszeniem nagrywania. Nie będzie przekleństwa spoko. Rozpakowałem, mówiłem i cieszyłem się, i wiecie co, i teraz zobaczyłem, że nie włączyłem nagrywania. Więc nie będzie pierwszego wrażenia. No niestety bardzo mnie przykro, bo za zaoferowałem się kotami zamiast sprawdzić co robię. E, w każdym razie, no, no sorry, to będzie najkrótszy unboxing, ale za to powyjaśniam co i jak. Popatrzcie się na to. E, specjalnie tak to przykryłem, no ale co tu dużo ukrywać, no. To są rzeczy, które otrzymałem tutaj, zostały zdonatowane od kolegi Adama. Popatrzcie się, co tutaj się znajduje. Jest serwer nas, jest, to jest Kunap. To jest Kunap, tak to mniej więcej nam wygląda. Oj, no trudno się mówi, tak? Dwa dyski możemy sobie włożyć, to wygląda wszystko jak nówka, autentycznie, śrubki nieruszone i tak dalej, i tak dalej. Ja sprzętowego NASA nie, miałem kiedyś, kiedyś tam, ale go wysłałem koledze, gramy na pingwinie z tego co pamiętam, to już parę lat temu ładnych. E, w każdym razie, e, no, tego typu NASA, tutaj mamy jeszcze dwa porty, tak, mamy USB-ka i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy USB z przodu TGS, e, do kompletu słuchajcie, ten NAS ma pilota. Ten NAS ma takiego pilota, więc po prostu całkowita potęga. Bomba, naprawdę cholernie mi się to przyda, powiem tak, bo... E, ja mam dyski, mam dysk bodajże 6 terabajtów e, USB hub, co się nazywa. Wytargam go z tej po prostu kieszeni USB i wrzucę do tego chyba, tak zrobimy, chociaż może podłączę to inaczej. E, drugi dysk mam e, 4 terabajty WD Blue bodajże. I jakiś jeszcze 1-2 tb ale on jest uwalony. stary, stary dysk. I jeszcze, przepraszam, mam jednego 2 tb SMR, czyli tą tragedię od WD, tak. I to są wszystkie moje dyski, powiem to tak. Eee, rajda raczej robić tutaj nie będę, bo, bo no nie mam z czego rajda zrobić, ale wrzucę sobie tutaj, myślę, dyski, nawet jak będą osobno, powinno to działać w miarę, nie? czyli po prostu pojedynczo, bez rajda, tylko normalnie, żeby tutaj zapisywać dane. Bo w tej chwili mam w ogóle, jak wiecie, zrobionego NASA na tym, na terminalach, na dwóch terminalach H830C no i to działa, tak? Działa, bo jest to postawione na Alpine Linux bez GUI, chodzi bardzo fajnie, no ale miłoby by, by mieć rzecz sprzętową. No już de facto tutaj jest taka rzecz sprzętowa, o powiem to tak. Kolejna sprawa, do komputera testowego idzie to. Popatrzcie się, co tutaj Adam podesłał. Ryzen 3600, chyba to jest 3600X, może to jest zwykły 3600, nie wiem. 6 wątków, 12 rdzeni z tego co kojarzę. Jest tutaj oryginalny do kompletu radiator boksowy, całe chłodzenie boxowe, więc po prostu potęga. Ten procek idzie do komputera testowego, do mojej Hery. Gdzie jest, siedzi sobie tam ten, no, jak to się mówi, nazywa 1600X. I teraz tam jest taki patent. Na tym 1600X, ja kiedyś kupiłem do niego pamięci 2 razy 8 gb Diskilla, bodajże, 3000, i one na 3000 nie chodzą, za cholerę. One max chodzą 2866, tak. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu, dostałem od widza, Komplet pamięci 3200 MHz DDR4 też nie chodzą. Maksimum to jest 2866, niestety nie, nie derydy. Dlaczego? Bo tak mają Ryzeny 1600X. Ta pierwsza seria jest bardzo wybredna. Te Ryzeny, seria 3000 i, i nowsze, tak, czyli 3,5 i tak dalej, mają mocno poprawiony kontroler pamięci i na tym procku 3200 będzie spokojnie sobie chodzić. Płyta jaka tam jest, to jest Asus B350, B300 Prime Plus, przepraszam, tak. Więc ten procesor idzie do komputera testowego i będzie działać sobie razem, razem tam z 1070, które tam sobie po prostu siedzi. Natomiast ta płyta, którą dostałem tutaj, no. słuchajcie, tu jest komplet, jest zaślepka tylna. Jest tutaj backplate, tak, jest tutaj backplate. Do tego to jest komplet. No, płyta, funkielnówka, nawet sata są dołączone. E, popatrzcie się, jak ta płyta sobie tutaj wygląda. Normalnie jest tak sprzęt zadbany, że ja po prostu jestem. Wow. Proszę bardzo. Piękna płytka, to jest Mini ATX chyba, tak? MATX. E, I teraz zrobię sobie tak, że e, ta, tą płytę. Znaczy w ogóle zbuduję sobie tutaj od nowa moje laboratorium w cudzysłowiu, takie yy, TGS. Lepiej mówić tak do kamery: po prostu zbuduję sobie takie laboratorium. Jak de facto mam dwa terminale H830C, one mają po 8 GB w każdy RAMu, to jest 4x4 Procek. No chodzi, ale ledwo, powiem tak. Natomiast teraz zrobię tak, że Procek z testowego komputera, czyli 1600X pójdzie sobie na, na tą płytę główną, tak, pójdzie sobie na tą płytę główną. Tutaj może uda mi się wsadzić 16 GB, może więcej RAMu i tu będzie po prostu główna maszyna wirtualizacyjna, powiem to tak, bo zasilacz jakiś tam mam bodajże z tego, co kojarzę jakąś 500 chyba albo 400 mam. Starą, bo starą, ale powinno to działać bez problemu. Tylko kwestia muszę dorwać obudowę, obudowę jakąś domini ATX. Najlepiej, żeby ona była wąska. Nie wiem, może znacie jakieś takie obudowy, które można kupić. One są wąskie, a może być wysoka. Mi to wisi na wysokość. Chodzi o to, żeby nie, była to, nie był to kloc taki, jak się sprzedaje czasami do tych rzeczy, nie? Że, że wiecie, o co chodzi, tak? Bo ja kloca nie mam gdzie postawić po prostu. Poza tym te obudowy są, no, delikatnie mówiąc, drogie, tak? Dlatego będę szukał jakiejś tam używki, żeby znaleźć i postawić sobie gdziekolwiek. Wtedy te dwa terminale mogę, mogę jeden z nich, nie wiem, coś z nim zrobić, albo sprzedam na przykład. Bo już kupowałem niedawno, dawno, dawno temu, jeden zostawił do testów może w ten sposób się zrobi, a całość pójdzie na tym. Zobaczymy, to, to jest jeszcze temat, że tak powiem, do przemyślenia. W każdym razie 1600X myślę, że będzie idealny do wirtualizacji, bo 12 wątków zrobi robotę. Naprawdę robi to po prostu dobrą robotę, powiem tak. I tak mniej więcej planuję sobie to wszystko zrobić. Co z tego będzie? Jeszcze zobaczymy. W ciągu kilku, może nie wiem, tygodnia, może czegoś tam, postaram się to wszystko uruchomić. Ja postaram się w ciągu paru dni tego proca tutaj, tego Ryzena zmienić, tak. Najpierw zrobię może jakieś testy na tamtym, zobaczymy co mi z tego wyjdzie. Potem odpali się to, to cudo, tak? Chociaż takich testów to na YouTube jest od jasnej cholery, powiem to tak, nie? Więc, więc, teges. No i tak temat tutaj wygląda. Oczywiście zasilacz też jest do tego kunapa tutaj, tak? Fajne, faj, fajnie się to prezentuje, powiem to tak, kurde, mam nadzieję, że to będzie wszystko do ogarnięcia przeze mnie powiem to tak o pilocie chyba mówiłem nie? że pilot do kunapa też jest e, panie Adamie ja bardzo bardzo dziękuję bo nie spodziewałem się czegoś takiego autentycznie e, jak mi pan to napisał w mailu to tak, tak pomyślałem nie no to, to jakaś taka bajka nie? że takie maile dziwne to ja dostaję czasami nie że to i tamto i ten a to się okazało autentyczne po prostu naprawdę bardzo bardzo dziękuję Jestem mega wdzięczny za ten dar po prostu dla, dla kanału, bo bo kurde, no... no co to dużo mówić? No ja pierdzielę, będę winny się tłumaczy, tak? No to się cholernie po prostu przyda, powiem to tak. Pogarniam sobie to, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy tutaj wszyscy, bo... Bo wszyscy na tym skorzystamy. Ja tak często mówię, ale wiem, że może na, na nasie de facto wy nie skorzystacie od razu. Ale ja będę miał sobie dwie rzeczy chować trochę lepiej niż w moim przypadku to, co mam teraz. Bo mam tam mega jazdę z samą. Po prostu samba mi chodzi 40 mega na sekundę i to jest koniec. Nie działa nic więcej. I walczę z tym od, chyba od roku nie da się. Po prostu na Linuxie samba tak chodzi i koniec kropka. Nie da się z tym zrobić. NFS niby jakoś tak jest, ale dobra, to jest taka inna pogadanka już na inny temat. E, w każdym razie jeszcze raz taki po, po, pogląd tak na, na to wszystko, co się tutaj. E, chyba wszystko jest, znajduje, powiem to tak. Tu jest serwerek jeszcze do kompletu. Naprawdę zaję bardzo. Powiem tak, zajebista dotacja i bardzo za nią tutaj dziękuję. No, ja bym sobie na to nie, nie mógł pozwolić, nawet myśleć o czymś takim, nie? E, więc, więc naprawdę jest totalna potęga i koty też dziękują. Proszę bardzo, e, ta, tu jest kota. Znaczy, jedno kota siedzi tam w środku, on siedzi już w środku, tak? Zaraz go tutaj może dorwę. Proszę bardzo, Bajejon baje dziękuję, tam Czesiu też już był, e, się okarnia, powiem to tak, sorry Miszka za brak prywatności mały, ale, ale kota też, też kolego e, ucieszyłeś, powiem to tak. E, I co, no tyle, kurde kończy ten dziwny unboxing, szkoda, że nie udało mi się tego, raz ten, poszeleścić wam tutaj. Tak jak się powinno, no spieprzyłem, no drugi raz spieprzyłem yy, ro, unboxing, rozpaczkowanie, czy jak to tam kurde nazwać. Życie, no przynajmniej może jest trochę krótszy i mniej szeleszczący. Dziękujemy, po prostu wielkie, wielkie dzięki Panie Adamie. A, zapraszam do, do pozostałych filmów na kanale, a taki normalny film z Pingwina się ukaże pewnie w weekend. Mam nadzieję, że się przyda. Mam nadzieję, że ten mint się przyda, te 23 ogarnięcia minta z wczoraj, bo to gruby temat mi trochę wyszedł. Się nie chwalę, tak, ale myślę, że się te, ten film się akurat kolernie przyda. Dobra, dzięki, pozdrawiam, Bartek, cześć.